Anko, na brak czasu już się troszkę żaliłem. Brakło też na podlewanie trawnika, czego zazwyczaj nie robię, ale ostatnie upały, czyli 36 stopni w cieniu, mierzone na północnej ścianie budynku. Myślę, że trawnik doskonale obrazuje, jaka była susza. W związku z tym, że nie podlewałem, część grządek wygląda łotak sobie. Znikły już ogórki. Tam skrzynka też przeschła totalnie. Nie wiem, czy coś z niej odzyskam poza burakami. No niestety, czasami czasu brakuje i tak jest. Tutaj te pomidorki trzymają się całkiem nieźle. Zebrałem ładną skrzyneczkę. Może pokażę. Wygląda sobie mój zbiór tak o. Z ostatniego ten. Dobra wiadomość jest taka, że nie użyłem tego środka. Zaryzykowałem i zostawiłem to tak samemu sobie. Tu mam kilka sadzonek jeżyny, które już dostały korzonki, więc myślę, że z 5 się uchowa, mimo że zaniedbałem to właśnie przez to, że nie miałem czasu kiedy wyjść nawet podlać takich małych rzeczy jak skrzyneczka. Moja dynia Atlantic w tym roku raczej rekordu Polski nie będzie miała, ale na zupę mleczną się nada. Będą prawdopodobnie 4 sztuki, ale to jeszcze zobaczymy. Szlak wie, czy nie przyjdzie jakiś deszcz i znowu nie złapie ich jakieś zgnilizna. Tutaj te akurat są tak lekko pod dachem, więc jest szansa, że nic ich nie chwyci, bo znowu 2 sztuki miałem do wywalenia. Natomiast Hokkaido się nie poddaje, wyszła z podwórka i zaczęła zawiązywać nowe owoce, więc te 2 Atlantic, które mi zgniły, zastąpiła mi dynia Hokkaido. Ten krzaczek w pewnym sensie już umiera. To są stare liście te z początku sezonu. Aczkolwiek dynie są już prawdopodobnie dojrzałe, patrząc po ogonkach. I tutaj 3 sztuki są już do zbioru. 3 sztuki do zbioru są tam na stelażu. A tutaj jest kolejna. Jeden słonecznik stracił głowę na rzecz mojej siostry, a drugi sobie dalej wisi. To są samosiejki, które gdzieś tam wpadło nasionko do ziemi i nie zostało zebrane. Natomiast te, które kupiłem i posadziłem w późniejszym czasie, ot, wszystkie są takie. Niestety, czas nie był dobry na sadzenie. Myślałem, że nadgonię to. Niestety nie udało się, trudno. Te pomidorki trzymają się dobrze, tak jak mówiłem, a podejdę jeszcze tam do koktajlowych. Mimo że zaraza ziemniaczana powoli postępuje, to jednak samych pomidorków zdrowiutkich jest sporo. Zrywam je, odkładam, czekam, czy nic się nie pojawi na nich i po kilku dniach trafiają do żołądka. Chociaż przyznam szczerze, że przez ostatni tydzień może z 5 pomidorów zjadłem, gdyż już człowiek się jak się nasyci, to nie ma po prostu ochoty chyba na jedzenie. Więc zacznę zbierać takie na wpół dojrzałe i pakować do słoików w marynatę, bo takie są fajne wtedy, żeby zimą otworzyć sobie i do zupy jakiejś wiosennej dorzucić. Podkreślają smak. Piaszczysta gleba i totalny brak podlewania oraz takie wysokie temperatury, jakie teraz są, zaowocował tym, że nawet aksamitki nie radzą sobie i usychają. Jestem natomiast bardzo zadowolony, że moje dynie w jakiś sposób pokonują tą suszę i no, rosną, pojawiają się, dojrzewają. Będzie co zebrać, będzie co z czego zupę robić. Tu właśnie miałem pokazać tą, która mi zgniła na stelażu. Cukinie zbieram i zebrać ich nie mogę. To jest po prostu plaga, jak co roku. Właśnie robią się babeczki z cukinii oraz placki ziemniaczane, ale nie z ziemniaków, a z cukinii. Wieczorem pewnie będzie cukinia grillowana na grillu elektrycznym w przyprawach. A, i jeszcze bigos się robi z cukinii, że już świat cukinią stoi mi po prostu.
Ostatnio żaliłem się na Kiwano, że tak słabo jest, ale jest trochę tych sztuk tutaj, nawet takich, no ładnych powiedzmy, które mają szansę dojrzeć. Nie wiem, 10-15 w inspekcie będzie takich. Takie trochę mniejsze, więc nie jest źle. Mimo okropnej suszy jeżyna bezkolcowa radzi sobie wyśmienicie. Wypuściła mnóstwo pędów, zaczęła nabierać masy. Jest tam jeszcze pod spodem troszkę owoców do zebrania. Nie wiem, czy widać, czy nie. Najciekawsze jest to, że jej nawet nie podlewam. Susza jest straszna, ziemia popękała. A najwyraźniej ma na tyle głęboko puszczone korzenie, że jej to nie przeszkadza i się rozrasta. Czy takie szybkie rzucenie okiem na pomidorka tego z Biedronki śliwkowego na pewno zagości.